Zmęczony jestem trochę, bo się rehabilitowałem przed chwilą, ale to wciąż za mało. Wciąż za mało. Więcej mogę. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Jak mogę? To pytanie brzmi, dlaczego tego nie robię, skoro mogę? Bardzo dobre pytanie, panie kolego. Nie robię tego tylko z tego powodu, że nie mam nikogo, z kim mógłbym ćwiczyć. Tu nie o to chodzi, żeby ta osoba była obok i ćwiczyła to, co ja. Bo to tak nie działa. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, żeby był ktoś, kto mi powie, dobra, teraz tak ćwicz, teraz tak. Dobrze, teraz to skończyłeś, to skończyłeś. To teraz wstawaj i przysiad rób. Ja potrzebuję czegoś takiego. Ale dowiedziałem się, że nie. Że niestety nie będę mieć rehabilitacji domowej. Bo to już się takie nazywa. Już politycy zmienili nazwę. I teraz trzeba coś innego załatwiać. Skierowanie na coś innego. Pieprzeni. Jest tylko jedna rzecz, która mnie pociesza. Przed każdym porankiem jest największy mrok. Dlatego też, że muszę poczekać. Muszę poczekać, aż będzie lepiej. Bo w tej chwili jest mrok, ale widzę, wiem o tym. Nie widzę jeszcze, ale wiem o tym, że czeka na mnie brzask. Piękny wschód słońca. Temperatura ciepełko. Ja muszę załatwić jeszcze tyle rzeczy. Muszę załatwić skierowanie na remont wózka. Bo inaczej nie ma szans, żeby mieć to finansowanie. Więc skierowanie na remont wózka musi być. Musi być. Bezdyskusyjnie musi być. Jeżeli będzie skierowanie na remont wózka, to wtedy już mogę mieć ten wózek w końcu zrobiony tak, jak powinien był być zrobiony od samego początku. Ale nie, nie, asertywności mi brakowało. Nie potrafiłem się postawić, powiedzieć nie, tak ma być i koniec, kropka. Nie. Za to mówiłem, dobra, nie będzie to, rezygnuję z tego też. Niech tak będzie. Żeby tylko ten wózek był możliwie jak najtańszy. No i mam możliwie jak najtańszy. Oczywiście nie jest to wózek taki, jakbym chciał. Fakt, wielu rzeczy się nauczyłem, wiele rzeczy zrozumiałem. Już wiem, że nie taki wózek jest dla mnie. Ja wiem o tym dobrze. Wiem o tym, że najprawdopodobniej
Potrzebuję również, żeby nie skłamać, wąsa antywywrotowego, bo gdy masz dwa wąsy, to choćby się przewracał, to nie polecisz. Nie rozbijesz sobie głowy. Nie ma szans po prostu. Niemożliwe to jest. Jeżeli masz dwa wąsy, jeżeli masz tylko jeden, to już jest możliwe. I to mnie właśnie drażni i tego właśnie nie chcę. Nie chcę mieć tej opcji, że przypadkowo, ojej, pochylę się na prawo i wózek leży. A razem z nim oboje sobie leżymy i tyle. Oby pojawił się ktoś, kto będzie mógł mi pomóc wstać. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Jeżeli bym się przewrócił, rzecz jasna. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Ale wszystko jest możliwe. Trzeba mieć baczność na wszelką ewentualność. Tego się nauczyłem. Tak. Świt zaraz po najciemniejszym zmroku. Właśnie tak. Więc trzymajcie ciepło. Zapraszam, polecam Jacek Zagórski i do usłyszenia i zobaczenia. Pa, pa. Bye. Pa, pa. Wiecie co? Myślałem sobie o tym, że ćwiczyłem sobie i to już czuję, że ćwiczyłem i to jest bardzo korzystne. Jestem zdumiony, że tak mało wystarczyło, żeby już czuć różnicę, żeby już można było czuć różnicę, ale to prawda. Tak niewiele wysiłku trzeba było, ażeby mięśnie głębokie brzucha pracowały. Właśnie tak. I tylko tyle mi potrzeba. Remont tego wózka, przypięcie sobie ud do wózka i wtedy mogę już się rehabilitować po prostu zupełnie, zupełnie, zupełnie. Wtedy nic nie stoi mi na przeszkodzie, żeby jeździć wszędzie, gdzie chcę. Dlatego, że brakuje mi tylko kół właściwych i amortyzacji właściwej, która umożliwi mi jeżdżenie wszędzie. Mogę jeździć sam albo z kimś. Chociaż wolałbym sam, ale rozumiem, że musiałbym z kimś. I w porządku. Jak najbardziej w porządku. To jest wszystko zrozumiałe i tak właśnie powinno być. Bye! Pa, pa.